O emocjach, jakie wzbudzał program, świadczy liczba fanów na Facebooku. Po każdym odcinku nasz profil rozgrzewał się do czerwoności. Godzinami trwały zażarte dyskusje. A my poprosiliśmy naszych facebookowych fanów, żeby zadawali pytania. Pierwsze pytania skierowane są do was, czyli uczestników pierwszej edycji. Jak bardzo różni się rzeczywiste spotkanie kandydatów od tego przedstawionego przed kamerami? No nie wiem, czy tak można siebie dokładnie wyrazić w liście. Też w liście można napisać dużo, ale potem przy tym spotkaniu na żywo to człowiek widzi, że to jednak nie jest ta osoba, która pisała to, nie? No listy wszystkie były piękne, ale jednak jak się z daną dziewczyną poprzebywa przynajmniej kilka dni, to wtedy się ją poznaje, tak? A tak samego listu to nie wszystko. Czy żałujecie, że się zgłosiliście? Pyszek, warto było? No, w moim przypadku chyba naprawdę było warto. Nie żałuję ani jednej chwili spędzonej tutaj w programie. Mogłem wyjść tak poza to swoje gospodarstwo też. Widziałem, że jeszcze istnieje inne życie niż tylko na gospodarstwie. Nie żałuję, bo nie miałbym tego, co mam w tej chwili, czyli swoją drugą połówkę. Są też pytania kierunkowe. Skąd Staszek bierze swoje teksty? Teksty biorę z życia i nieco tam to, co życie przynosi nam na co dzień. Czy pan Stanisław naprawdę szukał żony? Pyta Grażyna. Ciekawe, jaka to Grażyna. Tu można to rozdzielić jakby. Powinno być powiązane żony i uczucia. Teraz, czy szukał prawdziwego uczucia, czy tylko żony? No to jednak pierw uczucia się szuka. Czyli dwie. To musi iść w parze. Pierw uczucie, a później żona. Tylko jest tą kropką na di, jeśli już jest to uczucie. Grzegorz, czy nadal psują ci się maszyny, czy klątwa przestała działać, pyta Beata. Nic mi się nie psuje. Znaczy, wszystko jest w porządku. To był taki zły moment, że nam się nie układało i no, wiele złych rzeczy się wydarzyło, ale to minęło i jest wszystko dobrze. Dziękuję wam bardzo. Teraz pytania do bohaterów drugiej edycji. Czy zdarza wam się, że ludzie negatywnie komentują to, że wzięliście udział w programie? Jeżeli chodzi o komentarze na przykład w internecie, ludzie anonimowi, i tak mogą sobie pisać, co chcą, nie? No, ale na żywo już jest inaczej, już jest trudniej powiedzieć komuś nawet. Prosto w twarz. Prosto w twarz, także trzeba rozgraniczyć te dwie rzeczy. Aniu, pytania do ciebie. Czy są jakieś sposoby ochrony stawów, a co za tym idzie ryb przed zimą, pyta Rafał. Na pewno nie ochronimy stawów przed zamarznięciem. Natomiast jeżeli już zamarzną, no wiadomo, że trzeba kłuć przeręble. Chciałam zapytać, jak pani to robi? Jest pani wielozadaniową osobą. Wszystko ogarnia w domu, w gospodarstwie, opiekuje się swoim dzieckiem i jeszcze znajduje czas na to, żeby odważyć się wystąpić w programie i szukać miłości. A gdzie w tym wszystkim czas i chwilę dla pani? Wszystko jest kwestią dobrej organizacji i samotne matki są naprawdę dobrze zorganizowane. Teraz pytanie do Rafała. Czy Rafał wybrał Justynę ze względu na to, jaki ona ma zawód, że pomoże mu w dotacjach unijnych? Pyta Grażyna. Zdecydowanie nie. Jakby tutaj się tym nie sugerowałem. To jest wartość dodana chyba, tak? Tak, to jest dodatkowa zaleta. W pakiecie. Czy oglądałeś już nowe odcinki Dragon Ball Super? Pyta Matias. Nie wiem, co chodzi, ale pytam. Nie wiem, co to jest Dragon Ball. Nie wiesz, co jest Dragon Ball? Nie. Może o Transformersy bardziej chodziło. To znaczy tak, ja uważam, że każdy wujek powinien być fanem Transformersów. Zwłaszcza jeżeli ma się pięcioletniego chrześniaka, to obowiązkiem jest znać Transformersy. Tak wyszło. Czy Rafał serio szuka żony, czy zgłosił się do programu dla sławy, pyta Anna. Ja uważam, że to nie jest program typu Talent Show, gdzie można zdobyć jakąś sławę. No, to jest zupełnie inne kryterium, zupełnie inny sens tego wszystkiego. Także tutaj trzeba rozgraniczyć też sławę, a popularność, bo myślę, że ten program nie daje jako takiej sławy. Jedynie co, myślę, że staliśmy się bardziej popularni, ale sława to, na sławę trzeba bardzo długo pracować. A my tak naprawdę wystąpiliśmy w programie i dzięki temu jesteśmy popularni. Nie uważam, że to jest sława. Grzegorz, czy masz brata bliźniaka, pyta Justyna. Jest bardzo zainteresowana. Bliźniaka nie, ale mam dwóch braci. I też niestety zajętych. Też brzmi pięknie, braci. No pani Justyno, no niestety. Co robić? Przykro nam, tak? Grzegorz, ile zamierzasz mieć dzieci i czy oświadczysz się niedługo Ani? O, to chyba połowa tego pytania już jest nieaktualna, ale jakby ta pierwsza, myślę, że jak najbardziej.
Trójka to minimum, więc może cztery. Plany można mieć różne, a w praktyce to... No nie można tego akurat zaplanować. Ale można powiedzieć, ile by się chciało. No o. Tak. I to wiemy. To wiemy. Dobrze, a tak wybiegając, no mocno wybiegamy w przyszłość. Jak nazwalibyście z Anią wasze dzieci, pyta Julia. Na pewno Jaś, Staś. No to chyba taki... Jaś, Staś i Marysia? Tak, taka piosenka jest. Tak, na pewno stare imiona, starsze. No mi się podobają. No i ostatnie piękne pytanie. Grzesiu, czy jesteś szczęśliwy z Anią? Pyta Monika. Tak, jestem szczęśliwy. Chyba jeszcze nigdy tak bardzo w swoim życiu nie byłem szczęśliwy, więc tak, zdecydowanie. Robert, teraz ty na celowniku. Czy jego wybór był podyktowany wyłącznie przez rozum, czy również rodzina naciskała na takie, a nie inne wybory? Pyta Alicja. Rodzice czy rodzeństwo akurat w tym wypadku przyjęło tutaj moją decyzję na klatę, że tak powiem, i dobrze wyszło, no, dobrze wychodzi dalej, także jestem super szczęśliwy, marzenia się spełniają, no jak we śnie, można powiedzieć, wszystko jest. Robert i Agnieszka, ile planujecie mieć potomstwa? Pyta Mariusz, ale dociekliwi są. No właśnie, o dzieciach. Detale same padają. No na górze, że tak powiem, karty są rozdawane, czy jest w ogóle dużo problemów. Pary mają, żeby w ogóle mieć dzieci, także tutaj... Ale jak mówi Grzegorz, można wiedzieć, ile się chce i o ilu się marzy. No, także podobnie do Grzegorza, dwójka, trójka. Czy pan Eugeniusz pomalował już bramę i drzwi garażowe, Ewa? Za to mi się dostawało od wielu widzów, czy wreszcie ci tę bramę umyli. Czy to sprzątnęli. Mówi, Gienek, jak sobie na to pozwoliłeś, nie? Także już praktycznie ten napis, nie, czy ten malowidła nie istnieje. Jeżeli pan Eugeniusz nie wybrałby pani Lilianny, to którą panią by wybrał? Krystynę czy Stasię? Pyta Ela. Właściwie jak zawsze traktowałem na równi. I dlatego raczej żadnej. Dziękuję ci bardzo. To były wybrane pytania bardzo od naszych facebookowych fanów.